Wydatki na oświatę. Wydatki na oświatę to prawie 40 milionów złotych. Subwencja oświatowa 25,5 miliona. Dotacja z budżetu państwa 1 500 000, czyli miasto dokłada prawie 13 milionów złotych z podatków podatników bolesławieckich. To jest typowe, normalne. Po prostu państwo nie finansuje w całości zadań oświatowych. Gminy muszą do tych zadań dokładać. Szkoły podstawowe, 5 szkół podstawowych, koszty 22 miliony złotych podstawówki, w tym 6 milionów oddziały gimnazjalne. Liczba uczniów 3000 uczniów, z czego 752 uczniów w oddziałach gimnazjalnych. 122 oddziały, czyli klasy, można powiedzieć, 26 oddziałów gimnazjalnych. Średni koszt utrzymania ucznia w szkole to jest 7 tysięcy złotych. Średni koszt w gimnazjum 8 tysięcy. Średni koszt utrzymania klasy rocznie 168 tysięcy. W gimnazjum 233. Przedszkola. 7 miejskich przedszkoli. Mówimy o miejskich, ale za chwilę będziemy mówili też o przedszkolach niepublicznych, bo ja już wielokrotnie mówiłem o tym. My mamy fenomen. W Bolesławcu mamy ogromną ilość miejsc w przedszkolach. Mamy 1600 miejsc w przedszkolach. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Dzieci w przedszkolach publicznych, miejskich mamy 833. To wynika z tego, że zmniejszono limity, jeśli chodzi o ilość dzieci dopuszczalną w oddziale. Tu też można dyskutować, ale to nie pora. 34 oddziały, 2 oddziały żłobkowe w przedszkolu numer 5. Średni koszt utrzymania dziecka 9 740 zł. Średni koszt utrzymania oddziału przedszkolnego 238 tysięcy złotych. Tu są, proszę Państwa, projekty, które planujemy do realizacji. Jak Państwo widzicie, złożone przez szkoły i MOSiR, RPO, Województwo Regionalny Program Operacyjny, dzisiaj o tym mówiłem, ale też Interreg. Staramy się tego pilnować, tej współpracy transgranicznej. Szczególnie tutaj na początku było z Czechami, ale teraz też zaczynamy, co jest dużo trudniejsze, chodzi o partnerów z Saksonii, z Niemiec, ale też na przykład Szkoła Podstawowa nr 1, Narodowe Forum Muzyki, MOSiR. To euroregionalne biegi uliczne, kolorowy świat dziecka, zabawą, uśmiechem pokonamy granicę, aktywni bez granic, euroregionalna spartakiada seniorów. Łącznie zakładamy wydatki z tych projektów na 332 tysiące złotych, z czego proszę pamiętać, że w większości przypadków finansowanie zewnętrzne jest 85% albo i więcej całości zadania wydatków kwalifikowanych. W 2018 roku planujemy również zrealizować projekt, bardzo ważny projekt pod nazwą Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach. To będzie oznaczało kompleksowe wyposażenie 14 pracowni bolesławieckich szkół w terminale z monitorami, tablice multimedialne, projektory, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy dla nauczycieli, biurka, krzesła, nakładki na stanowiska dla osób niepełnosprawnych, oprogramowanie do zarządzania pracownią, oprogramowanie edukacyjne, jeden zestaw robotów do nauki programowania, 15 robotów z tabletami. Wartość inwestycji 2 200 000 zł, z czego wkład gminy miejskiej, jak Państwo widzicie, tylko 373 tysiące złotych. Niepubliczne placówki. My jesteśmy dumni z tego, że jest tyle placówek niepublicznych w mieście, bo to świadczy o tym, że jest kolorowo. Są różne propozycje dla różnych osób. Planowana kwota dotacji to jest 8 milionów 81 tysięcy złotych, w tym 6 przedszkoli, do których uczęszcza 609, prawie 700 dzieci. Do tych przedszkoli dopłacamy, do tych przedszkolaków, ponad 4,5 miliona złotych z budżetu miasta, 4 szkoły podstawowe, ponad 3 miliony złotych na 518 uczniów, 2 gimnazja, 271 tysięcy, 48 uczniów i zaplanowano również dotacje 86 tysięcy 710 zł z przeznaczeniem na rozliczenia międzygminne, bo są takie dzieci z Bolesławca, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin. Pomoc społeczna. Proszę Państwa, rekordowy wynik. Przekroczyliśmy 40 milionów złotych. To są wydatki z budżetu miasta na pomoc społeczną. Z czego, jeśli chodzi o Miejski Ośrodek Społeczny, proszę zobaczyć, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
500 plus 17,5 miliona złotych. Tyle pieniędzy w przyszłym roku otrzymają mieszkańcy naszego miasta. Tyle pieniędzy poruszy rynek bolesławiecki, tak? Napędzi w dużym stopniu konsumpcję. Ale co jest też ważne, my jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie, ale też prawidłowe wypłacanie tych pieniędzy. Oprócz tego Dom Pomocy Społecznej to jest prawie 2 miliony. Przypominam, że mamy też dwa środowiskowe domy samopomocy. Pierwszy przy ulicy Tysiąclecia, drugi przy ulicy Parkowej i Dom Dziennego Pobytu 475 tysięcy złotych. Instytucje kultury. Przypominam Państwu, że Bolesławiec w rankingu wspólnoty, miasto Bolesławiec zajął 3. miejsce w Polsce, jeśli chodzi o wydatki na kulturę na jednego mieszkańca. W ciągu ostatnich, o ile dobrze pamiętam, 5 albo 10 lat. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury. Bolesławiecki Ośrodek Kultury 2 miliony 600 tysięcy, Miejska Biblioteka Publiczna 1 128 000, Muzeum Ceramiki 1 255 000, łącznie prawie 5 milionów złotych dotacji dla samorządowych instytucji kultury. Oprócz tego organizacja imprez kulturalnych 353 000 złotych, realizacja zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych 780, ogółem 1 134 000. Kolejne zadanie to Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zarządza wieloma obiektami, od kilku lat nowymi też obiektami, takimi jak termy czy Leśny Potok przy ulicy Jeleniogórskiej, czy lodowisko, boiska, łącznie na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, czyli można powiedzieć, że na sport i rekreację wydajemy ponad 5 milionów złotych. Dodatkowo w kulturze jest jeszcze 126 tysięcy na dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim, ogólnomiejskim, zlecanym podmiotom zewnętrznym. I 30 tysięcy na przedsięwzięcia kulturalne organizowane w Bolesławcu, realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu. Zadania społeczne. Ochrona zdrowia. Oczywiście gmina nie ma w swoim zakresie zadań obowiązkowych związanych z prowadzeniem przychodni. My raczej kładziemy nacisk na profilaktykę, a więc przeciwdziałanie uzależnieniom, ochrona zdrowia, zwalczanie narkomanii 54 tysiące, przeciwdziałanie alkoholizmowi ponad 1 milion złotych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, działalność profilaktyczno-edukacyjna, świetlice środowiskowe, programy profilaktyczne, alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 602 tysiące, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 102 tysiące złotych. Zadania związane ze sfinansowaniem lub dofinansowaniem zadań pożytku publicznego. Upowszechnienie kultury fizycznej ponad 0,5 miliona złotych, w tym 495 tysięcy na dofinansowanie działań sportowo-rekreacyjnych organizowanych w Bolesławcu, ale realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu. Udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym. To jest absolutny sukces. To, co się stało w ciągu ostatnich kilku tygodni, jest to już w ogólnopolskich mediach pokazywane jako sposób na prowadzenie schroniska, naszego schroniska dla bezdomnych. To, że się udało przekonać wszystkie gminy z powiatu, wszystkie mają, że tak powiem, zarezerwowane miejsca w schronisku, łącznie 380 tysięcy, ale w tym są również wpłaty z gmin. PCK, który prowadzi schronisko, może spokojnie myśleć o realizacji tego zadania. Jeżeli pozyska jakieś pieniądze zewnętrzne, to będą na dodatkowe rzeczy, a te 380 tysięcy powinno wystarczyć na takie podstawowe działanie schroniska dla bezdomnych. Zadania z zakresu polityki społecznej mającej na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie świadomości narodowej 15 tysięcy, tylko proszę tą kwotą nie traktować jej jako jedyna kwota, która jest w budżecie na tego typu zadania. W przyszłym roku mamy stulecie państwa polskiego i będziemy w tej dziedzinie różne rzeczy robić, ale to z budżetów na przykład jednostek bądź też ze środków pozyskiwanych z zewnątrz. No i zadania z zakresu profilaktyki zdrowia, rehabilitacji osób niepełnosprawnych 17 tysięcy. Programy polityki zdrowotnej, nastąpi realizacja, no można powiedzieć,
pierwszy krok zrobiliśmy. Może nie tak, jak oczekiwał tego pan radny Żuk i pani naczelnik Sulska, ale zaczynamy. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy miejskiej w wieku 65 lat i więcej. Program uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ponadto przewiduje się realizację tych programów, które w Bolesławcu realizujemy corocznie, czyli profilaktyka chorób wzroku u dzieci, próchnicy u dzieci, badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym i badania przesiewowe profilaktyka schorzeń sutka u kobiet. Łączna kwota 170 tysięcy złotych.